30 stycznia 2012 roku w hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy odbyła się świąteczno-noworoczna impreza dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie z dziećmi pod nazwą Bezpieczeństwo z Mikołajem zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy we współpracy z Caritas Diecezji Bydgoskiej. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy oraz Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki objął honorowy patronat nad akcją. Bydgoską Łuczniczkę wypełniło około 4000 dzieci ze szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz świetlic objętych opieką Caritas. Na imprezę przyjechali najmłodsi z 15 miast województwa kujawsko-pomorskiego. Ideą przedsięwzięcia była aktywizacja dzieci dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami oraz zapewnienie im niecodziennej rozrywki i zabawy połączonej z edukacją na temat tolerancji. Całe przedsięwzięcie było obsadzone w klimacie Dzikiego Zachodu. Kowboje, Indianie i szeryf na pewno spodobały się wszystkim uczestnikom. Dla przybyłych dzieci kujawsko-pomorscy policjanci przygotowali liczne występy artystyczne oraz przekazy edukacyjne. Funkcjonariusze w ramach przedstawienia wcielili się w postaci rodem z Dzikiego Zachodu, aby w przystępnej formie przekazać najmłodszym kwestie związane z tolerancją i problemem agresji rówieśniczej. Podczas imprezy wystąpili m.in. grupa teatralna i taneczna z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, tancerze Kamil Żak i Wiktoria Latta oraz Patrycja Sech i Karol Osowski, grupa Capoeira z Inowrocławia oraz gwiazda wieczoru Jerzy Paterski Sea Club. W programie nie zabrakło także policyjnych akcentów, m.in. pokazu zatrzymania przez psa służbowego, maskotek policji Polfinków czy radiowozu Alfa Romeo, którym przyjechał sam Święty Mikołaj, oczywiście w asyście antyterrorystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Sebastian Chmara, ordynariusz diecezji bydgoskiej ksiądz biskup Jan Terawa, komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy inspektor Wojciech Ołdyński, zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy nadkomisarz Sławomir Szymański, kapelan policji ksiądz Stanisław Kotowski oraz dyrektorzy Caritas diecezji bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej.